ramach wyjątkowo romantycznego wstępu. Panowie, panie, kochamy się, lubimy się wszyscy, no jest wspaniale. A tak podpytam, a można tu znaleźć drugą miłość? No chyba tak. Można? No udało tyle się? Jest. Co mi za się udaje? To tak pół żartem, pół serio. Wiadomo przecież, że to nie randka w ciemno, tylko czas nauki. Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku w Ostródzie cieszy tym bardziej, że przybyło wielu nowych żaków. Aż 59 łącznie naukę rozpoczną 322 osoby. Stałem się zupełnie innym człowiekiem. Jestem radosniejszy, jestem ciekawszy wszystkiego. Jest dużo zajęć na uniwersytecie. Też tam chodzę na historię, i przyrodę, i fotografię. Zawsze obecni, zawsze chętni i zawsze zadowoleni. Tacy są studenci seniorzy. Można się od nich optymizmu wciąż uczyć. Kto woli siedzieć w domu, niech żałuje. Ludzie zapisują się również w połowie roku. Grudzień, styczeń. Co niektórzy już od lutego to raczej nie proponujemy, bo to w zasadzie końcówka jest. A co przyciąga ludzi? No przecież jest wiele wycieczek organizowanych. Przeważnie są 2-3 wycieczki zagraniczne. Jesteśmy też członkami Federacji Olsztyńskiej Warmii i Mazur. I tam są z kolei projekty piszemy. Zresztą w zarządzie tam jestem. Piszemy projekty do Erasmusa. I w tym roku była Malta, Grecja, Wiedeń i było też Wilno. Studiowanie w Ostródzie jest kuszące. Dobre relacje, nowe koleżeństwo, bogata oferta kształcenia. 27 przedmiotów do wyboru. To sprawia, że uczenie się staje się atrakcyjne i przyjemne. I chcę powiedzieć, że studenci najbardziej cieszą się, kiedy wyjeżdżają do teatrów, do kina. Również jakieś zajęcia są z biologii, z przyrody, zajęcia z historii, wyjeżdżają w plener. Nikt nikogo za uszy nie wyciągnie, ani w kącie nie postawi. Obecność obowiązkowa nie jest, a oceny każdy sobie wystawia sam poprzez to, czego się nauczy. Siedzenie w domu to jeszcze jest za wcześnie. Trzeba gdzieś działać, trzeba z czegoś korzystać, trzeba się rozwijać, pasje swoje, trzeba znaleźć towarzystwo. Wszystko to uniwersytet spełnia. Chciałbym w tym miejscu dodać jeszcze takie wyjaśnienie, że WUK 96 WUK, co to znaczy? Otóż jedna włóka to jest tyle jak 16,8 hektara na współczesne. Czyli razy 96 trzeba byłoby pomnożyć przez 16. Zajęcia są różne i w różnych miejskich placówkach się odbywają. Nudy tu nie ma, nawet pod tym względem. Zajęcia się odbywają, część się odbywa tu, właśnie przed tym obiektem, co stoimy, na ulicy Sobieskiego 9, w tych różnych pomieszczeniach. I mamy bardzo duże użyczenie pana prezesa spółdzielni Jedność, gdzie w jego pomieszczeniach świetlicy na ulicy Chlobrego mieszczą się również pomieszczenia, gdzie korzystamy. Tak? Oprócz tego mamy ogólniak. Ogólniak udostępnia nam salę gimnastyczną na zajęcia gimnastyczne. Studenci z Ostródy nie boją się książek, nie boją się nauki. Oni nie boją się wyjść z domu do ludzi. To częsty problem dzisiejszego społeczeństwa. Człowiek musi się sam chcieć oderwać, bo to nie to, że ktoś go tam zaprosi, poprosi. Trzeba samemu chcieć wrócić do ludzi. A to, jak się tu się zapisze w uniwersytecie, to jest naprawdę wspaniałe przeżycie i dopóki można, trzeba z tego korzystać. Długo pan zamierza kształcić się? No, ile tylko będę mógł, ile dam radę. Zatem zaraźmy optymizmem sceptyków, ludzi samotnych i tych zniewolonych przez własne słabości. I marsz do ławki szkolnej. Pobyt tutaj wśród rówieśników wyjdzie każdemu na zdrowie. Działdowie, działdowskie Amazonki nie boją się wyjść na ulicę i mówić głośno o profilaktyce i swojej historii choroby. Dłuższy czas chorowałam, byłam przeziębiona. I po prostu miałam szczęście, bo poszłam do szpitala w Działdowie, poszłam do lekarza ginekologa i właśnie lekarz ginekolog mówił, no, że tak jest niby wszystko w porządku, ale że poszłam do siostry, która tam pracuje w szpitalu i akurat
przypadkiem mówiłam, że byłam u ginekologa i mówił, że dobrze jest, ale ten lekarz tak spojrzał na mnie i mówi, niech pani idzie na mammografię. Kobieta 23 lata temu usłyszała diagnozę. Pojechałam do tej Mławy i zrobiłam tam mammografię i się okazało od razu, że coś jest nie tak. Jeśli myślisz, że twoje piersi nie są na celowniku raka, to jesteś w błędzie. Każdego roku w Polsce diagnozowanych jest blisko 18 tysięcy nowych przypadków zachorowania na raka piersi. Dziennie blisko 20 kobiet umiera z jego powodu, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. By rak nie wziął cię na celownik, regularnie rób badania. To był trudny czas. Stowarzyszenie Działdowskich Amazonek powstało znacznie później. W tym roku świętuje swój jubileusz. Ma 17 lat. Także za rok będą obchodzić 18-letnie, staną się pełnoletnie, więc tutaj należą im się słowa uznania, ponieważ niestety, ale w dzisiejszych czasach pęd, obowiązki codzienne, dzieci, praca sprawiają, że kobiety zapominają o sobie, zapominają o swoich potrzebach, te potrzeby są na ostatnim miejscu. Wśród nich jest 8 balonów białych. To symbol pamięci o tych koleżankach, które odeszły. O was też pamiętamy. Działdowskie Stowarzyszenie Amazonki powstało w 2007 roku. Celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie kobiet po chorobie nowotworowej. Jest nas Amazonek 46, dwóch członków honorowych i 16 wspierających. Zachęcam wszystkie panie, które mają kłopoty zdrowotne z rakiem piersi, aby wstępowały do waszego stowarzyszenia. Bardzo pięknie dziękuję, jesteście piękne i życzę wam dużo, dużo zdrowia. Działdowskie Amazonki chcą być widoczne i głośne, zauważone. Chcą, by ich choroba nie stanowiła tematu tabu. I dziś apelujemy do wszystkich kobiet, badajcie się. Życie jest zbyt piękne, by sobie skracać. My jesteśmy żywym przykładem, że raka można pokonać. I jeśli potrzebujesz wsparcia, jeśli potrzebujesz pomocy sobie i innym, przyjdź do nas, zapraszamy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa, nie tylko dla stowarzyszenia, ale dla wszystkich Państwa, którzy tu dzisiaj jesteście. Dziękuję bardzo. Medycy podkreślają, rak piersi jest wyleczalny, ale trzeba się badać, trzeba reagować, trzeba się nie bać. Ważne jest tylko, żeby w odpowiednim momencie rozpoznać. I tutaj mamy pełną gamę od samobadania piersi, od kontaktu z lekarzem rodzinnym, poprzez badania specjalistyczne u ginekologów, ale również obrazowe, dokładne, nowoczesne badania, począwszy od przesiewu mamografii, mamobusów czy stacjonarnych pracowni, ale również poszerzone badania mamograficzne. No i poprzez dalsze już postępowanie ze zmianami podejrzanymi, czyli biopsji, także to wszystko czeka na kobiety. Świadomość wśród kobiet rośnie i nie tylko. Nie zapominajmy, że wśród mężczyzn także zdarzają się przypadki tego nowotworu. Amazonki służą wiedzą. Marzenie Alicji Gabskiej spełniło się. Działdowo ma własne stowarzyszenie Amazonek. W 2001 roku były to dalekie plany. I potem w trakcie leczenia, bo wiadomo co było i naświetlenia i wszystko miałam, to co było możliwe. I właśnie tak cały czas w tej Warszawie myślałam o tym stowarzyszeniu. Żeby coś działać, żeby w Działdowie, żeby ludzie się nie bali, bo nie miałam nikogo, z kim mogłabym porozmawiać na ten temat. Życzę panią wytrwałości, zdrowia, nieście pomoc dalej jak niesiecie. Ja ze swojej strony również deklaruję wsparcie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy, a ten drobny bukiet tutaj dla pań, na ręce pani prezes przekażę i życzę zdrowia. Dziękuję. W tym roku obchodom towarzyszyła część artystyczna, były podziękowania, a za rok scenariusz bardzo zbliżony. Nie trzeba długo się namyślać. Z małą różnicą, osiemnastka zobowiązuje. Jak urodziny to i tort. Tak, jak urodziny i tort będzie, na pewno.
Gdy za oknem coraz szybciej robi się ciemno i warunki na drodze się zmieniają, będąc pieszym, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Rada Osiedla Centrum podjęła temat elementów odblaskowych 16 października, organizując poświęconą im akcję. Zorganizowaliśmy akcję rozdawania elementów odblaskowych, które mają poprawić widoczność ludzi po zmierzchu. Ze względu na dużą wypadkowość tutaj w mieście i poza. I bardzo by nam zależało na tym, żeby te wszystkie elementy dotarły tutaj do naszych mieszkańców. Odblaski, mimo że niepozorne i wydają się niepotrzebne, potrafią uratować nasze życie. Elementy odblaskowe pozwalają zauważyć pieszego przez kierowcę z odległości nawet 150 metrów. Dla porównania, bez odblasków ten dystans się skraca i kierowca może zauważyć pieszego dopiero bez odblasków, dopiero z odległości około 20 metrów, tak? Więc jest to bardzo duży dystans i musimy pamiętać, że elementy odblaskowe naprawdę drobna rzecz, ale mogą uratować ludzkie życie. Warto więc w odblask się zaopatrzyć, aby czuć się bezpiecznym, a do tego być widocznym z dalszej odległości. Nidzica zyskuje w oczach ludzi. Coraz więcej osób chce mieszkać w centrum oraz obok. Tatary są na topie, rozbudowują się. Tu można powiedzieć, że Tatary to jest taka drobna sypialnia Nidzicy. Główna droga wiodąca przez Tatary, jak i każda jej odnoga, mają dosłownie świecić przykładem i jazdę kierowcom poprawić. Było ciężko. Tak jak tutaj widać, jest tutaj teren poniżej drogi głównej i mocne zalewania podczas deszczów. Ludzie mieli kłopoty z dojazdem do swoich posesji. Dzisiaj zrobiliśmy odwodnienia, wszystko to, dlatego ta droga jest tak droga, bo trzeba było poprawić burzówki, wszystko to jest od podstaw, można powiedzieć, wszystko trzeba było zaprojektować. A już tak podjęliśmy z radnymi taką decyzję, że robimy kompleksowo całą miejscowość, żeby po prostu zrobić i już do tego nie wracać. Mała miejscowość położona raptem 2 km od Nidzicy jest w trakcie kompleksowych prac drogowych. Tatary mają być przejezdne na każdym odcinku, w którą uliczkę by nie wjechał. Zadanie jest dwuetapowe. Jest dobrze. Będzie droga? Będzie jeszcze trochę, no w tym roku może. W tym roku będzie droga. Mieszkańcy czekali tutaj bardzo długo, bo tu jest, można powiedzieć, stare Tatary i nowe Tatary. Stare Tatary czekały. Powiedzmy ze 40 lat, młodsze pokolenie, dobre 20 lat, ale spięliśmy to wszystko jakimś jednym budżetem, gdzie kompleksowo robimy całe Tatary. Inwestycja jest dwuletnia, koszt około 20 milionów złotych. Tu jest pierwszy etap, który widzimy za nami, jest realizowany i jest to inwestycja, która powinna zakończyć się w przyszłym roku. To już tam jest druga brygada, to tutaj jest Rudzi Kupa. Bo tam robią z tamtej strony. A my tutaj to tylko, to mamy do robienia na dzisiaj. Wszystko w swoim czasie, a jeśli uda się przed czasem, tym lepiej. Ważne, by było dobrze. Mieszkańcy sami wystawią ocenę, jak przyjdzie na to pora. Jak będzie wyglądał Działdowski basen? To już wiadomo nie od wczoraj. W końcu przysłowiowe łopaty poszły w ruch. Na skrzyżowaniu ulicy Męczenników z ulicą Hallera widać, że teren zamienił się w prawdziwy plac budowy. Na to mieszkańcy czekali od dawien dawna. Czy cieszy ta informacja, że basen będzie w końcu w Działdowie? Tak, myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Fajnie, że będzie. Co pani uważa o tej inwestycji? Proszę panią, ja cieszę się bardzo i czekam, bo uwielbiam pływanie, ale najmniej mogę się wypowiadać na ten temat, ponieważ jestem ciągle to tu, tam i aż tak się nie interesuję tym. A pani będzie korzystała? Tak. Jest pani zadowolona? Tak. Gdzie do tej pory pani na basen musiała jeździć? O Jezu, aż z 2 godziny temu nie pamiętam. Bardzo daleko, poza Mławę. A, czyli teraz dobrze, że w Działdowie taka inwestycja powstaje. Tak. Cieszę się, że będzie basen. Jest radość. No jest. W końcu się doczekaliśmy. Wybudowany obiekt będzie stanowił bazę do rozwijania wodnych dyscyplin sportowych, jak również do profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Pływanie pomaga wzmacniać serce, poprawia krążenie i wydolność. Pomaga walczyć z chorobami takimi jak nadciśnienie, cukrzyca i miażdżyca. Udział w tej aktywności biorą bowiem wszystkie części ciała. Także same plusy.
Powstanie basen sportowy, basen rekreacyjny do nauki pływania, również wodny plac zabaw, strefa sound, jacuzzi, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia dla najmłodszych i dla trochę starszych. Więc myślimy, że ta inwestycja zakończy się w przewidywanym terminie i będzie cieszyć zarówno i mieszkańców Działdowa, jak i mieszkańców okolicznych gmin całego powiatu. Te wszystkie atrakcje już niebawem pod przysłowiowym nosem. Jesień 2026. Emocje są coraz większe. Prace nareszcie ruszyły. Jednak do finału daleka droga. Jedyne co pozostaje, to czekać. Przystani z kulturą zrobiło się analogowo. Wszystko za sprawą wernisażu wystawy prac Michaliny Betlewicz, która zdecydowała się umieścić małe zdjęcia w nieco większe ramki. Tym razem możemy zobaczyć zbiór moich fotografii, które kolekcjonuję od 2019 roku. Są to polaroidy, ponieważ zazwyczaj fotografie, które się przedstawia, są to ogromne zdjęcia. Tutaj jednak widz będzie musiał się na nich pochylić, skupić, przyjrzeć. Forma wystawy, mimo że niecodzienna, przemawia, a do tego spotkała się z dużym zainteresowaniem. To bardzo do mnie przemawia. Jest to takie w dzisiejszych czasach potrzebne, myślę, i takie aktualne na czasie, żeby w taki sposób takie wrażenie zrobić na odbiorcy. Myślę, że to jest potrzebne właśnie i to jest ciekawy sposób. To był jedynie wernisaż, a dla zainteresowanych, którzy nie mogli stawić się na otwarciu, wystawa potrwa jeszcze do 14 listopada. Zdjęcia są naprawdę ciekawe i warto przyjść i zobaczyć je na własne oczy. Podglądamy postęp prac budowlanych. To będzie obiekt, który wyróżnia się. Nidzica lubi rzucać się w oczy. Bardzo nowoczesna konstrukcja, przewidująca roślinność na dachu, rozchodniki i takie elementy dekoracyjne w donicach. Marzenia są po to, by je spełniać. Nidzicka jedynka wie, że co się odwlecze, to nie uciecze. Przy szkole podstawowej trwa budowa hali sportowej. Te plany sięgają już, ja przyszedłem tutaj do pracy w 1993 roku, czyli tak już od tamtych czasów mówi się o hali przy tej szkole. Myślę, że ta placówka zasługuje na taki obiekt. Mamy tutaj wielu wychowanków, między innymi tą największą chyba była olimpijka Krystyna Szymańska-Lara. To ona tutaj pierwsze szlify zdobywała w swojej dyscyplinie, czyli koszykówce. Wiele innych koszykarek i piłkarzy, którzy zasilają drużynę naszego województwa, ale również w kraju i poza granicami kraju. To widać, to jest duża inwestycja. Być może kiedyś powstanie tu szkoła mistrzostwa sportowego. Tego nie wiemy. Daj Boże, żeby tak się udało. To zadanie leżało na sercu Rady i nie tylko. Szczęście jest to bardzo duże to dla dzieci, bo czekały na to ogromne lata. Tu będzie szkoła, będzie sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Jest to inwestycja, która pochłonie naprawdę potężne pieniądze. Jest w granicach 17 milionów. Dofinansowania mamy 5 milionów 900. Reszta są środki własne gminy, ale na młodzieży, jak to mówię, nie można oszczędzać. Dziś dzieci nie są w złej sytuacji. Jedynka stawia na sport. Funkcjonują tu klasy o profilu sportowym. Zajęcia odbywają się pod chmurką na niedawno wyremontowanym obiekcie oraz pod dachem w sali gimnastycznej. Teraz może być już tylko coraz lepiej. Mamy już plany, by odżyła w Nidzicy kolejna dyscyplina sportu, piłka ręczna, która jeszcze kilka lat temu, gdy można było grać na boiskach zewnętrznych, boiskach asfaltowych, to naprawdę zaraz po koszykówce i piłce nożnej wiodła prym w tym mieście. To będzie nowoczesny obiekt i wielofunkcyjny. Widzieliśmy projekt. Zapowiada się atrakcyjnie i oczywiście praktycznie. Tak, sala będzie pełnowymiarowa, będzie się mieścić największe boisko przewidziane na sali, czyli boisko do piłki ręcznej. Dodatkowo części socjalne, szatnie dla dzieci, łącznik ze starą szkołą i na piętrze biblioteka oraz siłownia. Jeszcze to trochę potrwa. Na WF w hali pełnowymiarowej dzieci muszą poczekać. Panowie robią co mogą, by nie zawieść młodzieży. Chcą zdążyć na czas. Tak, jest zgodnie z planem. Właśnie murujemy ściany parteru. Zgodnie z harmonogramem do końca roku powinien być zamknięty stan surowy budynku. Dzieci kiedy będą mogły już tutaj przyjść na zajęcia wychowania fizycznego?
Jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego, to prawdopodobnie październik 2025 roku, jeżeli nie będzie żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. Nie przewidujemy. Nie przewidujemy na dzień dzisiejszy. My także z niecierpliwością będziemy wypatrywać obiektu, w końcu miejsce, w którym mają kształcić się przyszli wybitni sportowcy. Każdego interesuje. Teraz chodźmy zbudować bazę. Jadzia Pętelka nie odda łopatki to tytuł książeczki dla maluchów autorstwa Barbary Supeł, którą osobiście dzieciom przeczytał burmistrz Niedzicy. Telki siedzi tata Pętelka. Tata? Jadzia w końcu go zauważa i biegnie się z nim przywitać. Z rozmów z dziećmi wynika, że coraz więcej z roku na rok rodziców czyta te bajeczki. I nie tylko przed snem, ale również po to, żeby dziecko wyciszyć, żeby dziecko czymś zainteresować. To wspaniała inicjatywa. Powinniśmy więcej czytać. Łopatka Jadzi leży nieużywana. Jacek Kosmala odwiedził dzieci z przedszkola numer 4. Towarzyszyła mu dyrektor Centrum Usług Wspólnych Joanna Dobroń. Czy Jadzia będzie zjeżdżać ze zjeżdżalni? Nie, na zjeżdżalnię trzeba się wspinać. Z łopatką to niemożliwe. Dzieci potrafią bardziej słuchać ze zrozumieniem niż dorośli. To prawda. Jadzia Pętelka dostała nową łopatkę, ale nie chciała nikomu jej oddać. A przecież kiedy współpracuje się z innymi, jest ciekawiej. O czym była bajka? O dziesięcia. Bardzo ładnie. I co ta dziewczynka robiła? Bawiła się w piaskownicy. Bawiła się w piaskownicy. A czym się bawiła? Łopatką. A łopatka jakiego koloru była? Żółta! Żółta! Łopata! Pomarańczowa! A teraz próbuję ją odwrócić. Ojej! Wizyta w placówce ma za zadanie umilić dzieciom dzień i pokazać rodzicom, że każdy jest w stanie wygospodarować czas na czytanie bajek. Czynność ta rozbudowuje słownictwo dziecka, zapobiega uzależnieniu od innych mediów, uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach, usprawnia koncentrację. I w końcu jest to doskonały pretekst do tego, aby spędzać więcej czasu razem z dzieckiem. Jak przyjdziemy następnym razem, przeczytamy bajkę o Tarzanie, tak? O królu dżungli. Polacy nie należymy do narodu, który czyta dużo książek, ale jeśli od dziecka będziemy uczyć, że jest to taki standard, że jest to codzienność, wobec tego będziemy mogli oczekiwać od młodzieży, a następnie od dorosłych, że to czytelnictwo będzie na wyższym poziomie. Dzieci także zabrały głos w tej sprawie. Czy lubisz, jak rodzice czytają ci bajki? A dzisiaj czytał bajki pan burmistrz. Podobało ci się? A ty mi powiedz, czy podobało ci się, jak była dzisiaj czytana bajka? Tak! Oho, już wiadomo! Jadzia biegnie do piaskownicy! Brawo! Tak powinno być w każdym domu. Wspólne czytanie da mnóstwo radości. Burmistrz udowodnił, że dla chcącego nic trudnego. To moje wiaderko, mówi Michasia. Nie chcecie bawić się w wypożyczanie? Pyta mama. Nie. Mówią zgodnie dziewczynki. O, uwaga, uwaga! W dniu dzisiejszym na terenie miasta Ostródy młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu powiatu ostródzkiego mają swoje wielkie święto. Są dni otwarte młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wydarzenie, które w głównej mierze ma na celu promocję wśród młodzieży szkolnej, młodzieży ze szkół ostródzkich, promocję funkcjonowania w strukturach młodzieżowych drużyn pożarniczych. To właśnie tutaj młodzież pokazuje swoim rówieśnikom, którzy nie są zrzeszeni w ramach struktur ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn, na czym polega udział w takiej drużynie, a jednocześnie zachęca do tego, żeby wstąpić w takie struktury. Głównym organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Napromie i młodzieżowa drużyna pożarnicza, której jestem opiekunem.
przy współudziale komendy powiatowej, a wszystko w ramach projektu, który realizuje Ochotnicza Straż Pożarna na promie, Ognisty Potencjał MDP, finansowany w ramach Narodowego Instytutu Wolności. Października w Galerii Ostródzkiego Amfiteatru odbyła się wyjątkowa wystawa poplenerowa zatytułowana Szlaki sieci połączenia. To wydarzenie przyciągnęło zarówno miłośników sztuki, jak i mieszkańców Ostródy, którzy chcieli zobaczyć efekty pracy artystów, którzy w swoich dziełach eksplorowali temat ludzkich i przyrodniczych połączeń. Znajdujemy się na wystawie poplenerowej, poplenerze, który odbył się na polach bitwy pod Grunwaldem w Gospodzie Rycerskiej w Stębarku. I na tym plenerze znajdowało się, zaprosiłam około 20 artystów do udziału. Plener odbywał się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach pod tematem Szlaki sieci połączenia. W tym momencie mamy tutaj jakby tą wystawę złożoną z trzech jakby sytuacji artystycznych, ponieważ są tutaj tematy właśnie ogólnie związane ze szlakami, sieciami, połączeniami. Takie wystawy są dobrym elementem rozwoju kultury w mieście, a świadczy o tym przede wszystkim zainteresowanie tego typu wydarzeniami. Takie wydarzenia to pokazanie mieszkańcom, że każdy może z siebie coś dać. Co może z siebie dać? Odrobinę miłości albo swoje spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Może się podzielić swoim talentem i może zachęcić inne osoby do tego, aby takie talenty odkrywały w sobie. Wystawa Szlaki sieci połączenia stanowi nie tylko wizualną ucztę, ale także zaproszenie do odkrywania, jak splatają się nasze codzienne doświadczenia i relacje. To wydarzenie pozwala spojrzeć na otaczający nas świat z nowej perspektywy, inspirując do refleksji nad sieciami połączeń, zarówno tymi dosłownymi, jak i symbolicznymi, które kształtują nasze życie. Nie każdemu dane jest wystartować w Mistrzostwach Północnego Mazowsza w pływaniu. Młodych rozpiera duma. Oni to wiedzą. Chodzę na pływanie już trzeci rok, no i trener mnie cały czas do zawodów wybiera. Bądźmy wobec siebie szczerzy, nie każdy czuje się niczym ryba w wodzie. Sztukę pływania trzeba opanować, a nie jest żadną tajemnicą, że nie wszystkim to w życiu udaje się. Woda to nie jest coś nienaturalnego dla nas, a więc musimy to dziecko bardzo długo użyć, oswajać z tą wodą, żeby startowało w zawodach. Myślę, że dwa sezony muszą być, żeby to dziecko mogło już całkiem dobrze sobie radzić, czy to w dowolnym, mamy w tak zwanym krauju, czy to w grzbiecie. Trzeba uczyć to dziecko regularnie, a przede wszystkim systematycznie. I da radę nauczyć każde dziecko. Zaczęło się od pierwszej klasy. Uczyli mnie dwóch trenerów. Teraz chodzę na zajęcia grupowe, indywidualne. I chodzę już trzeci rok na pływanie. I ciężko jest? No, zależy. Ale, a od czego? Jacy są ludzie. Mistrzostwa to już inna para kaloszy. Tu potrafią pływać więcej, potrafią się ścigać, osiągają dobre wyniki, biją własne rekordy, zdobywają nagrody. W sztafecie płyną 4 osoby i albo się płynie 25 metrów, albo 50. I jak zakańcza jedna osoba, to druga odpływa. Często jest tak, że są falstarty, że osoba jeszcze nie dotknie ściany, a druga już wyskakuje. I na to najczęściej są dyskwalifikacje.
chodzi o odpowiedni start, żeby nie wykonać falstartu. Chodzi o to, żeby zgodnie z przepisami zrobić nawrót, żeby w czasie płynięcia nie popełnić żadnych błędów zgodnie z danym stylem. No i chodzi też o to, żeby dobrze zakończyć. Natomiast podstawą jest to, żeby szybko płynąć, żeby pobijać własne rekordy, bo to o to chodzi, i dobrze się bawić przy okazji. Szóste otwarte Mistrzostwa Północnego Mazowsza w pływaniu to cykliczne wydarzenie sportowe miasta Mława. Mazury niech czują wstyd. Tu dopiero byłaby konkurencja. W końcu kraina wielkich jezior mazurskich. Jest to bardzo liczna impreza, jest ponad 390 zawodników, tak więc ekipa sędziowska jest pełna. Dużo pracy, dlatego że teraz, w tej chwili to są młodsze kategorie wiekowe, tym bardziej musimy uczyć, douczać. Nie do końca dyskwalifikujemy, natomiast bardziej to jest taka naukowa nasza rola. 390 zawodników z 25 klubów Mazowsza cały dzień rywalizowało na pływalni w Mławie. Duch walki był wyczuwalny. Na pewno chcielibyśmy wygrać z Podfalem Mławą. W Mławie młodzież trenuje w dwóch klubach. Marlin Mława i Poetkal Mława wysoko stawiają sobie poprzeczkę. Co tam rywale z zewnątrz, skoro swoich trzeba pokonać? Mamy tam najwięcej rywali. I mają bardzo dobre czasy. No i trudno jest ich pobić. Musi upłynąć wiele wody i dużo się wydarzyć, żeby Mazury, na przykład Ostróda, mogła pochwalić się takimi zawodami. Warto podglądać i iść za dobrym przykładem. Trudno mi powiedzieć. Na pewno muszą być osoby zaangażowane, muszą lubić to i zupełnie niezobowiązującą. Nie patrzeć na jakieś pieniądze, że muszę mieć pieniądze. Nie, to nie patrzeć na pieniądze, tylko patrzeć, żeby te dzieci się dobrze bawiły. Wtedy da radę to zrobić, a co tutaj jest takim ważnym jeszcze takim aspektem? Rodzice. Jeżeli rodzice są zaangażowani i widzą, jak my pracujemy nad tymi dziećmi, to wtedy rodzice czynią cuda. Tak pokrótce mogę zakończyć tą naszą rozmowę. I Mistrzostwa Północnego Mazowsza w pływaniu. Mistrzostwa, które zyskują z każdym rokiem nowych zawodników i większy rozgłos. Uczestnictwo w sztafecie jest oczekiwane przez młodych, a to najlepszy wyznacznik, że warto. Marszu na zachód setki tysięcy bolszewików wdzierają się na teren Rzeczpospolitej. 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Wówczas Polska odzyskała niepodległość. Zjednoczeni stajemy do walki. Bogu zawierzamy los ojczyzny, a Piłsudski planuje ostateczny cios. I wygrywamy. Niebezpieczeństwo minęło. Bronimy Europy przed krwawą rewolucją komunistów. Stoimy przed ogromną pracą nad zjednoczeniem ziem polskich. Trzy zabory musimy scalić w jedno. Wybieramy demokratyczny parlament. Stanowimy prawa, tworzymy rząd. Wreszcie możemy decydować o sobie. Działdowo ma swój sposób na świętowanie. Organizuje bieg. Czy słyszał pan o biegu niepodległości? Czy wybiera się pan? Nie, ja już za stary jestem, kurczę. Niekoniecznie. Pieskiem pobiegam po lesie, wie pani? Wystarczy. No, tak. Nie dam rady po prostu. Mój stan zdrowia nie pozwala im biegać, nie? Co pani uważa o tej inicjatywie, żeby właśnie święto narodowe uczcić w sposób sportowy? No myślę, że to świetny pomysł, gdyż dbanie o zdrowie to też jest nasz patriotyczny obowiązek. Dodajmy, przyjemny obowiązek w pocie czoła. Dokładnie, w tym roku wracamy na starą trasę, czyli urokliwe uliczki Starego Miasta w Działdowie i nocna sceneria, można powiedzieć, także no, będzie dość atrakcyjnie. To będą dwa wyścigi. 2,5-kilometrowy bieg z kijkami, start marszu 16:20 i tradycyjny bieg główny na dystansie 5 kilometrów, start 17. Tak czy inaczej na wysokim niebie będą już świeciły gwiazdy. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że na tą chwilę mamy już limit osób na bieg główny. Zapełniła nam się lista w dniu dzisiejszym, pozostały nam jeszcze miejsca na marsz Nordic Walking.
Kto nie śledzi kalendarza wydarzeń sportowych, mimo najszczerszych chęci, w biegu niepodległości już udziału nie weźmie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zniechęca, zaprasza na stadion miejski. Tutaj można trenować przez cały rok i samemu sobie narzucić tempo i dystans. Czynni jesteśmy w tym sezonie takim jesienno-zimowym do godziny 20. Posiadamy oświetlenie, także spokojnie po zmroku można przyjść, zrobić trening i przygotowywać się do kolejnych zawodów, które będziemy organizować. Możliwości są, tylko pytanie jak chęci. Sport to zdrowie, tylko z tą naszą aktywnością bywa różnie. Starsi coraz częściej wybierają ruch. Młodzi czują, że nie muszą, wyglądają dobrze i czują się dobrze, tylko pozazdrościć. A trenujecie? Dużo trenujecie? Biegacie może? Nie. Nie, nie czujecie potrzeby? Nie. Nie. To w zawodach nie weźmiecie udziału? Nie. Dobrze, jednogłośnie. A ty bierzesz czasami udział w zawodach? Nie, tak przeważnie to nie. A dlaczego? No jakoś, wie pani, czasu nie ma, gospodarka, trzeba pomagać rodzicom. Uliczki w centrum Działdowa zostały wyremontowane. 11 listopada można spodziewać się tutaj licznej grupy biegaczy. W tym roku wszystko zostało, prace zostały zakończone, ulice zostały oddane do użytku, także możemy wrócić z powrotem na tą starą, pierwotną trasę. Patriotyczny bieg budzi motywację u wielu osób. Przekroczony limit miejsc na długo przed startem tego dowodzi. Kto przegapił, nic straconego. Zawsze można wziąć udział w roli kibica. Miejski Dom Kultury w Działdowie zaprasza na trzy wydarzenia 22 października o godzinie 17:00. Zapraszamy na spektakl Telewizja Kłamie w znakomitej obsadzie aktorskiej. 29 października z kolei muzyczne zaduszki, koncert w hołdzie zmarłym artystom w wykonaniu lokalnych muzyków, ale też z gościem zaproszonym, pan Maciej Tachę będzie tym gościem specjalnym wydarzenia. Nasze największe wydarzenie 16 listopada, Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hoffe Super Hit Festival. Tutaj gościem specjalnym, gwiazdą wieczoru jest zespół Golec Orkiestra. Wcześniej przesłuchania konkursowe z udziałem najlepszych młodych wokalistów, amatorów z całego kraju. Szczególnie Państwa zapraszamy. Widzimy się w Działdowie.